Szkoły podstawowe w Kazanowie, Modliszewicach i Rogowie oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich doczekają się wielkich remontów związanych z termomodernizacją. Gmina Końskie przed laty wykonywała już podobny projekt, ale wtedy te placówki zostały pominięte. W latach 2004 e, 2006-2010 gmina Końskie aplikowała o, z podobnym projektem i większość naszych placówek światowych to w tamtym czasie została poddana termomodernizacji. Szkoła nr 1, gimnazjum nr 1, szkoła w Dziebałtowie, przedszkole samorządowe nr 3, przedszkole samorządowe nr 7 i hala sportowa przy ulicy Stoińskiego. Wówczas projekt miał wartość ponad 6 milionów złotych. Na kompleksową termomodernizację czterech budynków trzeba będzie przeznaczyć około 2 milionów i 400 tysięcy złotych. W tym aż 1 milion 900 tysięcy pochodzi z dofinansowania. W mijającym tygodniu w Urzędzie Marszałkowskim przedstawiciele gminy podpisali umowę, która przypieczętowała otrzymanie tych pieniędzy. Pewnym jest więc, że w najbliższych miesiącach, bo projekt musi zostać zakończony i rozliczony do końca 2018 roku, Konecki Ośrodek Pomocy Społecznej oraz szkoły w Kazanowie, Modliszewicach i Rogowie przejdą bardzo duże remonty. Ta ostatnia chyba najbardziej potrzebowała tego typu prac. Szkoła wrogowie szczególnie zasługiwała i oczekiwała na tego rodzaju działania, bo ona powstała na dwa kroki niejako. Najpierw kuratorium oświaty i wychowania zakupiło budynek przeznaczony pierwotnie pod potrzeby parafii. Tutaj była plebania zaprojektowana wraz z salkami katechetycznymi, a potem uległo to rozbudowie. Najstarsza część... Liczy sobie już prawie 30 lat i wyraźnie nosi ślady i nieefektywności energetycznej, i pewnego zużycia. Tutaj wielokrotnie dyrekcja postulowała o to, żeby zabezpieczyć środki na zmianę pokrycia dachowego, na docieplenie ścian, i wydaje mi się, że w tym Założeniu, że będziemy robić to przy pomocy środków zewnętrznych, jest możliwe najbardziej racjonalne. To będą głębsze termomodernizacje. W budynkach szkół i MGOPS-u zmieni się więc nie tylko elewacja, ale i instalacje elektryczne oraz oświetleniowe. W każdym z tych obiektów pojawią się energooszczędne źródła światła i zupełnie nowe mechanizmy do sterowania elektryką.